Paweł Oleksy, Paweł, mecz w Sosnowcu nie potoczył się po naszej myśli, ale ty chyba o tyle możesz być zadowolony, że wróciłeś po przerwie spowodowanej kontuzją, no i zagrałeś te 45 minut, co na pewno dla ciebie było bardzo istotne. No tak, nie cieszę się z wyniku, bo wiadomo, że chcieliśmy chociaż zremisować to, nawet grając w dziesiątkę, ale faktycznie pozytyw jest taki, że sprawdziłem tą nogę i że wszystko jest okej. Mogłem zagrać te 45 minut i jest wszystko w porządku, trenuję normalnie, więc z tego na pewno jestem zadowolony. Teraz czeka nas mecz z Wisłą Kraków, która no przez wielu jest wskazywana jako jeden z głównych, jeśli nie najgłówniejszy kandydat do awansu. I nie wiem, czego ty osobiście spodziewasz się po krakowianach? Na pewno przyjadą tutaj po to, żeby wygrać, bo ostatnio ich wyniki nie były zadowalające. Jeśli chcą być w tej czołówce, to muszą punktować systematycznie, ale my jesteśmy u siebie i będziemy chcieli także wygrać i zaprezentować się tak jak najlepiej, zresztą tak jak zwykle, grać swoje i zgarnąć 3 punkty, więc na pewno nie zgotujemy im miłego tutaj przyjęcia, tylko będziemy chcieli grać swoje i pokazać swój styl. Napastnikiem, nowym napastnikiem Wisły Kraków jest Angel Rodado, który w 3 meczach łącznie z Pucharem zdobył 4 bramki. Nie wiem, musimy zwrócić taką baczniejszą uwagę właśnie na tego piłkarza? Myślę, że ogólnie Wiśle Kraków mają kilka niezłych indywidualności i my jako obrońcy zawsze na napastników szczególnie musimy zwrócić uwagę, ale myślę, że musimy sobie poradzić i grać tak jak zwykle, czyli naszym stylem i systemem i być skuteczni w defensywie, niezależnie czy to będzie Rodato, czy to będzie Żyro, czy ktoś inny. Ty miałeś okazję w lidze 4-krotnie mierzyć się z Wisłą Kraków. 3 z tych meczów wygrałeś. Nie wiem, któryś tak utkwił tobie szczególnie w pamięci? W jednym strzeliłem bramkę, więc tamto na pewno pamiętam. Polecam zobaczyć, bo bramka przepięknej urody, naprawdę. Z zerowego metra praktycznie, ale no tak, faktycznie to było na wyjeździe w Krakowie, więc tamten mecz wspominam najbardziej, a nawet nie wiedziałem, że tyle razy wygrałem z nimi, więc trzeba podtrzymać tą pasę. Jeśli chodzi o Stal, to myślę, że możemy być pewni, że jak zawsze wyjdziecie na własnych zasadach. No tak, tego się trzymamy, nie mamy zamiaru tego zmieniać i zawsze chcemy narzucić swój styl gry i tak jak mówię, chcemy to pokazać na boisku, ale to trzeba w każdym meczu udowadniać. Niezależnie czy to jest Wisła, czy to jest inny zespół, zawsze chcemy zagrać tak samo, czyli swoje i wygrać. No, tym bardziej, że jak znam was, jesteście bardzo ambitną drużyną, nie satysfakcjonuje was zdobycz punktowa w tym sezonie, także tylko i wyłącznie liczą się 3 punkty w sobotę. Nie tylko w sobotę, tylko w każdym kolejnym spotkaniu, ale tak się składa, że najbliżej jest Wisła, więc chcemy wygrać z Wisłą. Dzięki śliczne.